Przez 2 tygodnie ferii zimowych dzieci i nie tylko mają okazję zwiedzić Zamek Piastowski również z przewodnikiem zupełnie za darmo. Z tej okazji skorzystała m.in. liczna grupa z Wodzisławia Śląskiego. W pierwszej kolejności grupa udała się do wyremontowanej kaplicy zamkowej, by tam wysłuchać ciekawie opowiedzianej historii świątyni. Po drodze do sali konferencyjnej dzieci dowiedziały się m.in. dlaczego księcia Raciborskiego nazywano Laskonogim i czy zdarzało mu się być Plątonogim. Później przyszedł czas na 20-minutowy seans filmowy. Po raz pierwszy tutaj na zamku? Nie wiem który. A podoba ci się tutaj? Tak, bardzo. Niewątpliwie największą atrakcją dla dzieci okazał się skarbiec znajdujący się w domu książęcym. To miejsce, w którym niegdyś gromadzono kosztowności należące do miejscowych władców. Pierwszy raz jesteś tutaj? Tak. A jak ci się podoba? Jest bardzo fajnie. Co tak najbardziej ci się podobało na razie? Na razie te miniatury tych zamków. Podoba mi się tu. A co najbardziej? Zbroje i te statki. Stare filiżanki. Stare filiżanki. A film jak ci się podobał? No, od 1 do 10 to 9. W okresie ferii zamek oraz punkt informacji turystycznej będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16, natomiast w weekendy od 10 do 18. Tradycyjnie serdecznie wszystkich zapraszamy do odwiedzenia naszym Zamku Piastowskim podczas zimowych ferii. Mamy już wpisane w cenniku wstępu na Zamek Piastowski, że w czasie zimowych ferii, które przypadają w województwie śląskim, nie tylko dzieci, ale i wszyscy dorośli i opiekunowie mogą za darmo wejść na zamek i zwiedzić zamek z przewodnikiem bądź bez. Można tam sobie indywidualnie oglądać wszystkie wystawy. Można również zobaczyć filmy, które są dostępne w naszym punkcie informacji turystycznej, czyli wszystkie, które zostały do tej pory wytworzone. O odbudowie zamku, o ziemi raciborskiej, o opowieści promocyjne. No, każdy o zwyczajach i obrzędach na ziemi raciborskiej. A potem jednocześnie można sobie obejrzeć nasze wystawy. W przyszłym tygodniu mamy finisarz wystawy pani Magdaleny Gogupeszkę. To wypada 24 o godzinie 13. Zwiedzanie zamku to oczywiście nie jedyna atrakcja, z której możemy skorzystać. 22 lutego w Domu Książęcym będzie można oglądać kilkanaście modeli ubotów, a już w najbliższy piątek młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci będą mogli wziąć udział w warsztatach projektowania 3D. Spotkanie ze specjalistami, architektami, grafikami, tym razem z firmy Architekci Modular Architekci z Katowic, którzy przyjadą do nas i zapoznają młodzież z historią projektowania, czyli począwszy od deski kreślarskiej, a skończywszy na nowoczesnych technologiach i nowoczesnych metodach projektowania architektonicznego 3D. Będzie to najpierw taka część teoretyczna, a potem dwie części typowych już warsztatów, gdzie młodzież na swoich własnym sprzęcie, na swoich własnych komputerach, przy wykorzystaniu tych nowych programów, czy nowoczesnych programów, którymi będzie można się zapoznać tutaj w sali żyrandolowej, będzie mogła poznać pierwsze kroki przy takim projektowaniu. Także serdecznie zapraszamy, miejsca jeszcze są, można się zapisywać. W imieniu Zamku Piastowskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach. Warto również zwiedzić zamek z przewodnikiem i dowiedzieć się kilku dotąd nieznanych ciekawostek.